dobry Państwu. Nazywam się Małgorzata Berdeusz-Białek i pracuję w Dziale do Spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chciałabym Państwa dzisiaj zaprosić na wykład dotyczący ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. I wykład ten będzie dotyczył w dużej mierze takich podstawowych informacji, które każdy z nas, wchodząc do jakiegokolwiek budynku, powinien mieć na temat tego, co może się wydarzyć, jeżeli w budynku zostanie ogłoszony alarm, jeżeli w budynku wystąpi jakieś zagrożenie, na przykład zagrożenie związane z pożarem. Chciałam się skoncentrować w tym wykładzie na problemach, potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Natomiast bardzo istotne jest to, aby zrozumieć, że w ostatnich miesiącach pojawiły się nowe wyzwania, nowe zadania, które są związane z problematyką niepełnosprawności, a także problematyka ta jest rozszerzona na znacznie szerszą grupę osób, nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale także osób, które są w tym momencie nazywane osobami ze szczególnymi potrzebami. Proszę spojrzeć. Dotyczy to ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Kim jest osoba ze szczególnymi potrzebami? Jest to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Oczywiście dotyczy to osób z niepełnosprawnościami, ale także dotyczy to znacznie szerszej grupy osób. Wszystkich tych, którzy w związku z tym, jak zbudowaliśmy sobie przestrzenie, w których żyjemy, jak zorganizowaliśmy sobie systemy organizacji pracy, organizacji naszego życia społecznego, będą natrafiały na jakiekolwiek bariery. Kim może być osoba ze szczególnymi potrzebami? No, na pewno będą to osoby starsze. Z punktu widzenia ewakuacji w sytuacji zagrożenia na pewno będzie to dotyczyło takich osób. Będą to na pewno osoby z małymi dziećmi, które mając wózek z dzieckiem albo też prowadząc jedno dziecko, więcej dzieci, będą miały trudniejszą sytuację, jeżeli chodzi o szybkie, sprawne opuszczenie budynku. Na pewno będą to osoby, które mają trudność w zrozumieniu wykorzystywanego w danym miejscu języka i dotyczyć to będzie z całą pewnością obcokrajowców, natomiast też problemy związane ze znajomością języka, z porozumiewaniem się różnymi językami dotyczą osób z niepełnosprawnością słuchową, osób głuchych, dla których pierwszym językiem jest język migowy. Niekoniecznie z problemem ewakuacji zetkną się osoby, które mają duży bagaż, dlatego że no, bagaż należy zostawić i samodzielnie, bez takiego obciążenia ewakuować się. Natomiast duża grupa tych ludzi, którzy będą potrzebowali wsparcia, to są osoby z niepełnosprawnościami. W szczególności będzie to dotyczyć osób z niepełnosprawnością ruchową, gdzie bariery fizyczne stanowią dużą przeszkodę, ale także osób z niepełnosprawnością słuchową, osób z niepełnosprawnością wzrokową, również osób, które mogą mieć problemy psychiczne, także osób z niepełnosprawnością intelektualną czy osób w spektrum autyzmu. Dlaczego mówię o ustawie o wspieraniu osób ze szczególnymi potrzebami? Ano dlatego, że w ustawie tej, w artykule 6, wskazuje się na minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności. I w punkcie E tam pojawia się taki zapis: zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. Co to znaczy możliwość ewakuacji? Stworzenie takich warunków, aby osoba mogła samodzielnie lub z pomocą jakiejś innej osoby udać się do miejsca zbiórki, które jest wyznaczone jako to miejsce, gdzie wszystkie osoby, które są ewakuowane, będą oczekiwały na zakończenie akcji. Natomiast co to znaczy uratowania ich w inny sposób? Dotyczy to takiej sytuacji, gdy ewakuacja na zewnątrz nie jest możliwa, albo też nie jest możliwa natychmiast i może zająć więcej czasu, natomiast ważne jest, aby ktoś, kto nie może się ewakuować natychmiast, mógł przebywać w budynku, nawet w budynku, który jest w danym momencie zagrożony, przez dłuższy czas.
W związku z tym konieczne jest wyznaczanie właśnie takich miejsc oczekiwania, obszarów schronienia, gdzie osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły w bezpieczny sposób oczekiwać na moment ewakuacji. Co się dzieje w budynku w momencie, kiedy jest ogłaszana ewakuacja? No, dużą rolę odgrywa osoba, która jest portierem. W budynkach uniwersytetu to zadanie właśnie spoczywa na osobach wypełniających rolę portiera. I portier w momencie, gdy na przykład jest ogłoszony alarm w związku z tym, że zostaje zadymiona czujka w jakimś miejscu w obiekcie, powinien udać się w to miejsce i sprawdzić, czy rzeczywiście zagrożenie ma miejsce. Jeżeli się okaże, że jest to błąd techniczny, to portier może wstrzymać ten alarm. Jeżeli rzeczywiście następuje zagrożenie, on przystąpi, jeżeli to jest możliwe, jeżeli to jest w jego mocy, do gaszenia pożaru lub też wezwie straż pożarną, być może i to zrobi jednocześnie, przy pomocy przycisku ręcznego ostrzegacza pożarowego, który jest bezpośrednio połączony z komendą straży pożarnej i w ten sposób przywoła on pomoc ze strony służb. Po uruchomieniu takiej sygnalizacji portier koordynuje ewakuację i utrzymuje kontakt z osobami funkcyjnymi. Kim są osoby funkcyjne? Osoby funkcyjne to są pracownicy, którzy w tym momencie przed wystąpieniem jakiegokolwiek zagrożenia są wyznaczeni do tego, żeby pracować w trakcie ewakuacji i dbać o to, aby ludzie, którzy na terenie obiektu się znajdują, bezpiecznie i sprawnie ten obiekt opuścili. Portier również wskazuje straży pożarnej miejsce zagrożenia. W jakimś sensie może być tak, że to on będzie kierownikiem ewakuacji do czasu, kiedy następuje zagrożenie. Może to być jednak inna osoba, może to być na przykład administrator budynku. Często się tak zdarza, że i administrator budynku, i portier razem pracują przy okazji takiego wydarzenia. Osoba funkcyjna, koordynator ewakuacji, to jest ktoś, kto odpowiada za jakiś rejon budynku, do którego wcześniej został wyznaczony. Co robi w momencie, gdy jest ogłoszony alarm? Otóż zakłada on kamizelkę odblaskową. Takich osób, które w takiej kamizelce odblaskowej pojawią się na terenie budynku, będzie zapewne kilka. Przystępuje do sprawdzenia swojego rejonu, zagląda do wszystkich pomieszczeń, zapamiętuje, które pomieszczenia nie mogły być przez niego sprawdzone, ponieważ były zamknięte lub też były odcięte ze względu na wydarzenie, które ma miejsce w budynku. Następnie dba o to, aby wszystkie osoby, które znajdują się na terenie budynku, na terenie tego rejonu, za który odpowiada ta osoba, udały się we właściwym kierunku do właściwego wyjścia ewakuacyjnego. Osoby funkcyjne utrzymują kontakt z tym kimś, kto kieruje ewakuacją i przekazują wszelkie informacje, które uzyskały właśnie tej osobie. Dbają też o to, żeby ludzie nie wracali do budynku przed zakończeniem akcji. Bardzo ważne jest to, żeby nikt nie pozostał w tym miejscu, dopóki nie zakończy się akcja. Do bardzo ważnych zadań osoby funkcyjnej należy wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami. I istotne jest to, aby już w momencie, gdy usłyszymy pierwsze dźwięki alarmu, osoby funkcyjne zaczęły szukać takich ludzi, którzy będą potrzebowali dodatkowej pomocy. Zwracać uwagę na osoby starsze, powinien zwracać uwagę na osoby z niepełnosprawnościami, na kobiety w ciąży, na osoby, które mają pod opieką małe dzieci. Co jest ważne, co jest przydatne w momencie, gdy myślimy o sprawnej, o bezpiecznej ewakuacji osób z niepełnosprawnościami i innych osób, które należą właśnie do tej grupy osób ze szczególnymi potrzebami? I na pierwszy plan wysuwa się to, że konieczne jest posiadanie i konieczne jest też zdawanie sobie sprawy z tego, gdzie takie miejsca się znajdują, miejsca bezpiecznego oczekiwania na ewakuację. I to mogą być przedsionki, które są wydzielone pożarowo, dodatkowa przestrzeń w klatce schodowej, która jest wydzielona pożarowo i oddymiana, inna strefa pożarowa,
coś, co jest obszarem schronienia, w którym można bezpiecznie oczekiwać na dalszą ewakuację. Istotny jest system komunikacji z miejsca bezpiecznego. Z jednej strony jest to pomysł na to, w jaki sposób ktoś znajdujący się w takim miejscu bezpiecznym może powiadomić innych o tym, że tam się znalazł, i coś, co może być narzędziem, na przykład elektronicznym narzędziem do komunikacji. W budynkach obecnie powinny znajdować się krzesła ewakuacyjne, które będą bezpiecznym i wygodnym sposobem ewakuacji dla osób z niepełnosprawnością ruchową, przy czym bezpiecznym i wygodnym zarówno dla osoby z niepełnosprawnością, jak i dla asystentów, którzy taką osobę w tej ewakuacji będą wspierać. Poza tym ważne są systemy alarmowe, optyczne i wibrujące, które mają znaczenie dla osób z niepełnosprawnością słuchową. Poza tym przygotowuje się indywidualne plany ewakuacji, nastawione bezpośrednio na potrzeby danej konkretnej osoby z niepełnosprawnością, która na co dzień, na stałe przebywa w jakimś miejscu obiektu. W coraz większej ilości instytucji pojawiają się aplikacje, które zawierają różnego rodzaju opcje dające szansę bezpieczniejszego funkcjonowania na terenie obiektu, także w sytuacji zagrożenia. Do bardzo istotnej części dbałości o bezpieczeństwo osób ze szczególnymi potrzebami jest szkolenie pracowników, w tym przede wszystkim szkolenie koordynatorów ewakuacji, osób funkcyjnych, które muszą znać swoje zadania, muszą znać możliwości, jakie mają do wykorzystania, muszą dobrze orientować się w tym, w jaki sposób funkcjonuje budynek i radzić sobie ze specyficzną sytuacją, jaką jest sytuacja zagrożenia. Przykładowo spośród tych istotnych elementów, które wymieniłam, chciałabym zwrócić uwagę na klatkę schodową, która jest oddymiana i wydzielona pożarowo. Tutaj na zdjęciu można zobaczyć taką klatkę z podniesioną klapą dymową, która odprowadza dym i gazy pożarowe w momencie, gdyby nastąpiło zagrożenie budynku. To pokazuje, że osoba znajdująca się w takiej klatce, jeżeli jest tam odpowiednia ilość miejsca na to, żeby można było przez jakiś czas zatrzymać się, oczekiwać na dalszą pomoc, będzie bezpieczna ze względu na to, że wydzielenie pożarowe gwarantuje ochronę przed zagrożeniem, natomiast fakt, że klatka jest zwietrzona, sprawi, że nie będzie tego zagrożenia wynikającego z dymu i gazów pożarowych. Ważne jest, żeby zwracać uwagę na to, czy w klatce tak jest odpowiednia ilość miejsca na to, żeby ktoś tam mógł czekać. Nie powinniśmy dopuszczać do tego, żeby droga ewakuacyjna była zablokowana. Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa są drzwi. Taką rolę odgrywają drzwi przeciwpożarowe, drzwi przeciwdymowe. Ważne jest, aby one były zamknięte ze względu na to, że w tej pozycji one oddzielają przestrzenie, które pozostaną bezpieczne, jeżeli zadbamy o sprawność i o odpowiednie wykorzystanie tych drzwi. Na zdjęciu widzicie Państwo praktykę, jaka niekiedy ma miejsce. Jest to zresztą praktyka, która się zdarza na całym świecie. Ludzie wolą, aby te drzwi nie były zamknięte. One są trudne do otwarcia, ponieważ są ciężkie. To jest błąd. Nie należy tego robić. Nie należy podpierać tych drzwi, żadnych klinów. Natomiast można wykorzystać urządzenia, które mogą utrzymywać te drzwi w pozycji otwartej, elektrotrzymacze, które w momencie, gdy jest ogłoszony alarm, zwolnią blokadę i spowodują, że drzwi się zamkną same i wówczas, wtedy kiedy to jest najbardziej istotne, będą zabezpieczały budynek poprzez te właściwości, jakie posiadają. Na tym rysunku jest przedstawiona klatka wydzielona pożarowo. Te niebieskie elementy to są ściany, drzwi są również odporne na ogień, nie przepuszczają dymu.
W klatce tej znajduje się dodatkowa przestrzeń, w której można oczekiwać na pomoc. Oprócz tego zaznaczone są tam różne elementy, które są przydatne, na przykład gaśnice, krzesło ewakuacyjne, przycisk, który umożliwia nawiązanie komunikacji z centralą, która będzie dawała możliwość wezwania pomocy. Na tym zdjęciu jest przykładowy system do komunikacji z centralą, który znajduje się w jednym z obiektów na terenie Krakowa, w Tauron Arenie. Ta zielona tabliczka to jest właśnie panel systemu komunikacyjnego. Osoba, która znajduje się w pobliżu tego miejsca, może nacisnąć guzik, nawiązać rozmowę z pracownikiem centrali, może wezwać pomoc, może poinformować, gdzie się znajduje. System jest tak skonstruowany, że osoba obsługująca centralę bezpośrednio zobaczy, w którym miejscu dana osoba się znajduje. Te czerwone lampki zapalone przy kolejnych guziczkach pokazują, które panele do komunikacji zostały uruchomione w których miejscach. Osoba obsługująca ten system na centrali będzie mogła jednoznaczną informację przekazać ratownikom i wskazać, gdzie jest ktoś, kto potrzebuje pomocy. Coraz bardziej popularne w tym momencie stają się krzesła do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Takie krzesła w momencie, gdy potrzeba jest jazdy w dół, mogą być obsługiwane przez jednego operatora. Osoba z niepełnosprawnością, która na takim krześle usiądzie, będzie w bardzo stabilnej pozycji, będzie miała podpórkę na głowę. Taką osobę można przypiąć pasami do takiego krzesła i jeden operator da radę w sposób bezpieczny i dla siebie, i dla osoby z niepełnosprawnością poruszać się w dół po schodach. W coraz większej ilości miejsc pojawiają się takie krzesła. W Uniwersytecie Jagiellońskim są regularnie zakupowane nowe krzesła. Powinny one się znajdować w każdym budynku, gdzie pojawiają się, gdzie w zajęciach uczestniczą, gdzie pracują osoby z niepełnosprawnością ruchową. W niektórych instytucjach tworzone są, projektowane są aplikacje do wykorzystania na telefon. Z reguły są to aplikacje, które opisują całość funkcjonowania budynku, informacje na temat tego, gdzie znajdują się różne sale wykładowe, gdzie znajdują się bary. W jaki sposób można się dostać z jednego miejsca do drugiego. I część tych aplikacji uwzględnia także kwestie związane z bezpieczeństwem. Tam pojawią się zatem informacje na temat rozkładu obiektów. Znajdzie się tam pod ręką, łatwa w dostępie, instrukcja ewakuacyjna, z której można znaleźć wszelkie informacje na temat tego, jak należy się zachowywać w danym budynku, jeśli nastąpi konieczność ewakuacji. Na tą aplikację może zostać przysłana informacja o tym, że rozpoczął się alarm, że trwa alarm. Mogą też pojawiać się tam dodatkowe komunikaty, dlatego taka aplikacja jest bardzo interesującym, bardzo nowatorskim, ciekawym narzędziem, które daje możliwość dotarcia bezpośrednio do osoby, która może potrzebować wsparcia, do osoby ze szczególnymi potrzebami. W Uniwersytecie Jagiellońskim, także w innych instytucjach tworzone są indywidualne plany ewakuacji. I te indywidualne plany ewakuacji dotyczą siłą rzeczy osób, które w budynku przebywają na stałe. To mogą być studenci i studentki, to mogą być pracownicy. W zależności od tego, w którym miejscu dana osoba znajduje się na co dzień, będzie dla niej tworzony jeden plan ewakuacji, jeżeli pracuje lub studiuje w jednym budynku, albo kilka odrębnych planów ewakuacji. Dla każdego budynku, w którym ta osoba się pojawia, taki plan będzie odrębny. Plany takie wykorzystywać może administracja i służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa, a plan zawiera w dużej mierze informacje na temat codziennego funkcjonowania danej osoby. Istotne jest to, jakiego wózka taka osoba używa, czy jest to wózek elektryczny, czy to jest wózek manualny.
w jaki sposób się porozumiewa, czy wykorzystuje język migowy, czy wspomaga się czytaniem z ruchu warg. W planie takim znajdą się informacje na temat harmonogramu pobytu na uczelni, przy czym bardzo ważne jest, że to, że ktoś zadeklaruje, że w danym momencie na pewno znajduje się na uczelni, to nie oznacza, że nie może pojawić się na uczelni w innym momencie. Chodzi tylko o uzyskanie takiej informacji, gdzie ktoś z dużym prawdopodobieństwem będzie przebywał. To zwiększa szansę na sprawną reakcję na potrzebę danej osoby. Natomiast w momencie, gdyby się okazało, że ktoś po prostu pojawia się częściej, pojawia się w innych miejscach, wówczas oczywiście uzyska on wsparcie w związku z tym, że pracownicy uczelni są przygotowywani do reakcji na każdą osobę, także na taką osobę, która przychodzi do uczelni jako gość i nikt nie ma zaplanowanego tego, że ktoś z niepełnosprawnością albo z szczególnymi potrzebami pojawi się w danym miejscu w danej godzinie. Ważne jest to, że tworząc indywidualny plan ewakuacji, bierze się pod uwagę konkretne oczekiwania danej osoby. W związku z tym ktoś, kto jest osobą z niepełnosprawnością, może sformułować różnego rodzaju niestandardowe oczekiwania, które z jego punktu widzenia, w jego sytuacji będą szczególnie istotne, natomiast niekoniecznie będą miały znaczenie dla innych osób, stąd nie staje się to jakimś takim naturalnym, standardowym sposobem postępowania. W uniwersytecie to, w jaki sposób są ewakuowane osoby z niepełnosprawnościami, w jaki sposób dba się o ich bezpieczeństwo, reguluje pismo ogólne kanclerza UJ z dnia 29 kwietnia 2015 roku. Zwracam uwagę, że wyzwanie to, że to zadanie podjęliśmy wcześniej niż została przyjęta ustawa o osobach ze szczególnymi potrzebami. Ten problem, to zadanie dostrzegliśmy wcześniej, wówczas gdy w naszych społecznościach zaczęły się pojawiać osoby z niepełnosprawnościami i dostrzegliśmy potrzebę wspierania takich osób. I co opisuje to pismo? No ważne jest to, że zwracamy uwagę na ewakuację osób z niepełnosprawnościami w pierwszej kolejności. Oznacza to, że należy zwracać uwagę na takie osoby, które będą potrzebowały wsparcia od razu, od momentu, kiedy zostaje ogłoszony alarm, i osoby funkcyjne, koordynatorzy ewakuacji mają to w swoich zadaniach jako jeden z pierwszych celów. Znaleźć tych, którzy będą potrzebowali dodatkowej pomocy, jakiejś aktywności, która spowoduje, że trzeba będzie zaangażować jakieś zasoby albo większą ilość ludzi do tego, żeby tego wsparcia udzielić. Jest podział odpowiedzialności za to, kto dla kogo organizuje wsparcie. Jeśli wśród nas są pracownicy z niepełnosprawnościami, to zwierzchnik wcześniej, zanim w ogóle zostanie ogłoszona jakakolwiek ewakuacja, przygotowuje różnego rodzaju działania, planuje te działania, dokonuje zakupów, inwestycji w celu zapewnienia pracownikowi bezpieczeństwa w trakcie ewakuacji. Może na przykład wyznaczyć dodatkowe osoby funkcyjne, może zakupić dodatkowe krzesła ewakuacyjne, oprócz tych, które standardowo na terenie obiektu się znajdują. O bezpieczeństwo studentów, którzy uczestniczą w zajęciach, dbać powinni nauczyciele akademicy. Jest to bardzo istotne, aby pamiętać o tym, że jeśli w grupie studenckiej znajduje się osoba z niepełnosprawnością, to nauczyciel powinien podjąć działania, podjąć kroki, które spowodują, że ten student, ta studentka dostanie dodatkowe wsparcie. Osoby, które nie są ani w danym momencie studentami na zajęciach, nie są pracownikami, którzy zostali wcześniej zaopiekowani przez działania zwierzchnika, pozostają w zakresie odpowiedzialności osób funkcyjnych, i to osoby funkcyjne, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności wyniesione ze szkoleń, będą organizowały wsparcie dla takich osób.
co może być zrobione? No, zakładamy, że w pierwszej kolejności ewakuujemy się do miejsca zbiórki, natomiast jeśli to nie jest możliwe albo bardziej racjonalne jest na przykład przejście do innej strefy pożarowej, to dokonujemy właśnie takiego działania, przechodzimy do miejsca bezpiecznego, innej strefy pożarowej, oddymianej klatki schodowej, do jakiegoś miejsca wydzielonego pożarowo. Jest przewidziane wykorzystanie dźwigu pożarowego, jeśli w danym miejscu taki dźwig się znajduje, ale trzeba pamiętać, że to zależy od decyzji dowódcy akcji ewakuacyjnej, czyli służb, które przyjadą w celu rozwiązania problemu, który następuje. Bardzo istotną rzeczą, którą przewiduje to pismo ogólne, jest szkolenie pracowników, w szczególności osób funkcyjnych. I takie szkolenia odbywają się od 2015 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim co roku w okresie od października do grudnia. Nasze zadania. Osoby prowadzące zajęcia powinny pamiętać o tym, że trzeba się zapoznać z instrukcją ewakuacyjną. Musimy wiedzieć, gdzie należy się udać, którędy należy się udać do miejsca bezpiecznego, jak ta droga wygląda, na co możemy liczyć, jeśli chodzi o te dodatkowe elementy wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Osoba, która prowadzi zajęcia, powinna współuczestniczyć przy organizacji ewakuacji takiej osoby, czyli powinna współpracować z osobami funkcyjnymi i być takim jakby wsparciem, zapleczem dla tych osób. Może się okazać konieczne przekazanie jakiejś informacji do kierownika ewakuacji, może się okazać konieczne towarzyszenie osobie, która jest osobą z niepełnosprawnością. Bardzo istotne jest to, że w momencie, gdy mamy do czynienia z zagrożeniem, to nikt spośród osób, które są w takiej trudniejszej sytuacji ze względu na dziejące się wydarzenie, nie powinien zostać sam. Zarówno na terenie obiektu, jak i po wyjściu do miejsca bezpiecznego, do punktu zbiórki, gdzie czeka się na zakończenie działań. Najważniejsze, wydaje mi się, dla osób prowadzących zajęcia jest świadomość tego, że nie są oni sami, jeśli chodzi o organizację ewakuacji. Są osoby funkcyjne, należy szukać tych osób funkcyjnych. Na początku mówiłam o odblaskowych kamizelkach. Szukajmy w trakcie ewakuacji osób, które są ubrane w te kamizelki. Oni są przeszkoleni i wiedzą, co należy dalej robić. Jeśli chodzi o osoby ze szczególnymi potrzebami, jeśli ktoś jest osobą z niepełnosprawnością, jeżeli ktoś ma jakieś trudności, dobrze byłoby, aby pomyśleć o tym, co może się wydarzyć w trakcie ewakuacji wcześniej. Trzeba się zapoznać z obiektami, w których się na co dzień przebywa. Poznać te obiekty, zorientować się, w którym kierunku należy udać się, gdy nastąpi alarm, jak wygląda klatka ewakuacyjna, gdzie jest miejsce zbiórki. Trzeba zwracać uwagę na znaki informacyjne. Dotyczy to nas wszystkich, natomiast to może mieć szczególne znaczenie dla osób, które w momencie, gdy zostanie ogłoszona ewakuacja, mogą mieć jakieś trudności w orientacji. Warto jest pomyśleć o tym wcześniej, zapamiętać to, w którym kierunku można udać się do miejsca zbiórki. Osoba z niepełnosprawnością, ze szczególnymi potrzebami, powinna przemyśleć swoje oczekiwania i swoje potrzeby, jeśli chodzi o to, co będzie dla niej ważne w momencie ewakuacji. To można przekazać, należy przekazać komuś, kto będzie współtworzył plan, indywidualny plan ewakuacji dla takiej osoby. Wtedy można zgłosić swoje potrzeby. Często mogą pojawić się pomysły na jakieś niestandardowe potrzeby z tym związane. To wcale nie jest nic niewłaściwego, jeżeli znajdziemy jakieś
kreatywne rozwiązania, które sprawią, że osoba ze szczególnymi potrzebami będzie się czuła bezpiecznie, a ewakuacja będzie mogła przebiegać w sposób dla niej bardziej komfortowy i skuteczny, jeśli chodzi o zapewnienie jej bezpieczeństwa. Zapraszam wszystkich Państwa do kontaktu z nami. Z jednej strony pomocą możemy służyć my, Dział do Spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z drugiej strony na pewno możecie Państwo uzyskać wiele informacji i wsparcia ze strony Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zachęcam do zapoznawania się z instrukcjami ewakuacyjnymi. Im bardziej będziemy rozumieć to, w jaki sposób należy postępować w sytuacji zagrożenia, tym bardziej zwiększymy swoje szanse na to, że w sytuacji zagrożenia, które może zawsze się zdarzyć, aczkolwiek miejmy nadzieję, takiego zagrożenia nie będzie, będziemy mogli być bezpieczni, wyjść obronną ręką z takiej trudności. Bardzo dziękuję.